Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 68. odcinku naszej wspaniałej serii. Jak widzicie, mamy w tle nasz wspaniały projekt z poprzedniego odcinka, czyli Wiatrak. I ten projekt, który mi się najbardziej podoba. I w tym odcinku chciałbym kontynuować ten projekt, ogarnąć sobie zboże do końca. Muszę sobie skoczyć jeszcze po parę rzeczy do naszego magazynu, do naszego domku. Także dzisiaj będziemy kontynuować ten projekt. I muszę przemyśleć, co dalej będziemy robić. Na początku chciałbym poszerzyć trochę to nasze pole, więc pierwszym etapem będzie po prostu rozszerzenie tego pola, tak żeby tam pod tą górę sięgnąć. Myślę, że tutaj do tego momentu, tak żeby po prostu cały ten wiatrak był na takim podniesieniu właśnie ze zboża. Także ja się zabieram do robienia i farmienia zboża, no bo cały czas nasionek nie mam, nie? Moi drodzy, przypał, skarbówka nas dojechała. Trzeba go zutylizować, bo będzie nam tu przeszkadzał. Ale jak widzicie, mamy efekt Bad Omen. Co oznacza, że jak tylko wrócimy do miasta, to będzie najazd. I teraz, tak naprawdę, nie wiem co teraz zrobić. Bo jak widzicie, farmiłem sobie trochę zboża. No i gówniaki nas najechały. I teraz nie wiem co robić. Myślę, że odłożymy wszystko i po prostu w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przerwę od tego projektu. I pokonamy najazd. Co wy na to? Moim zdaniem jest to dobry pomysł. Musimy sobie zrobić porządek w ekwipunku. No to nie wiem, czy nam się przyda. Tak naprawdę. To sobie odłożymy. To sobie podkładamy tutaj. No i super. Jesteśmy przygotowani. Możemy tylko trochę więcej mięska, ale nie widzę tu mięska. No to sobie weźmiemy najwyżej z magazynu. I teraz jeśli dojdziemy do miejsca, gdzie są wieśniaki, to zaktywuje się najazd. Także, jeśli dojdziemy tam do naszej rozmnażarki wieśniaków, czyli do naszej sali tronowej, bo tam jest mnóstwo wieśniaków, więc tamten teren na pewno jest traktowany przez grę jako miasto. Więc tam na pewno będzie najazd. Także, myślę, że przejdziemy sobie do magazynu, weźmiemy sobie jedzonko, weźmiemy sobie tarczę i będziemy mogli iść tam, żeby ten najazd zrobić. Co wy na to? Moi drodzy, jest przypał. Jest przypał, bo rajd się ładuje. Nie byłem na to przygotowany. Tak naprawdę przyszedłem sobie tutaj po prostu do miasta i rajd się odpala. I są jakieś trąby. Okej, okay, dobra, czyli walczymy. Moi drodzy, to jest już drugi przypał w tym odcinku, a trzeci przypał jest taki, że to jest mój pierwszy rajd w życiu. Autentycznie nigdy nie pokonałem rajdu w Minecrafcie. To jest mój pierwszy raz, jeśli o to chodzi. I nie wiem czego się spodziewać. Ja widziałem wprawdzie jak wychodziły te rajdy, co na nich można zyskać, że można zyskać ten totem nieśmiertelności, że jest kilka poziomów tego efektu Bad Omen, że to się spawnuje w okolicach wieśniaków. No tylko zapomniałem, że tu też mamy wieśniaków w tym budynku i tam jest jeden wieśniak. I jak tylko tu przechodziłem, to się rajd odpalił. Także mega, mega duży przypał. Tylko nie wiem czy mam tu czekać i oni tu przyjdą, czy mam ich poszukać. Moi drodzy, nie wiem gdzie oni są. Szukam i nie mogę znaleźć, naprawdę. Jakaś masakra. Nie wiem gdzie oni się zespawnowali. Mam nadzieję, że nie w jakimś miejscu głupim, że teraz nie mogą wyjść. Ale to jest jakaś porażka. Masakra jakaś, no gdzie oni są? Przydałby się jakiś kompas czy coś, gdzie by pokazywał, gdzie jest najbliższy przeciwnik. Tam są! O Boże, dobra, idziemy ich pokonać. Dobrze, moi drodzy, mamy to pierwsza fala. Chyba fal jest 4 albo 5, także na spokojnie sobie wszystko pokonamy, mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie będą się tam spawnować, no bo Boże drogi, w tych krowach walczyć? No i tak jakąś krowę utłukłem przez przypadek.
O nie! Moi drodzy, gówniaki zabiły nam wieśniaka, który miał z nami handlować. To tak się nie robi. O, szmaragd, poprosimy szmaragd. Jak widzicie, do... Wypadł. Co myślisz? Wypadł mi stąd. Jak widzicie, zabił nam wieśniaka. No tak się nie robi, no naprawdę, tak się nie... Dobrze, że ich tu zablokowaliśmy, bo przynajmniej nie mogą nam ich zabić. No ale... No jak to tak? No tak się nie godzi, to się nie... Tak się nie godzi. Kolejna fala. No ale jestem rozczarowany, naprawdę, jestem rozczarowany tym wieśniakiem. Właściwie to tymi ziomkami, którzy zabili nam wieśniaka. Bo ja tu sobie z nimi walczę, no oni taką manianę odwalają. Nieładnie, nieładnie, bardzo nieładnie. No i jeszcze kupiec się napataczył. Coś ciekawego? Nie. No to dziękujemy panu, ale... A, gdzie tym razem się zespawnowali, co? Problem jest taki, że jak robimy ten najazd w mieście, to tu jest mnóstwo zakątków i oni się mogą zespawnować wszędzie. Mogą się zespawnować tam na górze, mogą w tej jaskini na dole, mogą poza murami, a mogą w jakimś budynku. Masakra to jest jakaś, naprawdę. Niepojęte, że... Tak dużo miejsc jest tutaj, gdzie można się ukryć. Mogą być tu z tyłu. Tu wieśniaki żyją, więc tu ich raczej nie ma. W środku. Myślę, że mogą być tu na dole. Bo możemy to zahaczyć. O, jest bestia. Chodź, mamy cię bestia. Okej, jeden został, tylko nie wiem gdzie. Pojęcia nie mam, gdzie ten jeden został. Tu go nie ma. Muszę tutaj na plaży być jeszcze, bo tu się wszyscy zespawnowali, ale jak widzicie, problem jest taki, że oni się zespawnują tutaj, jeden się zespawnuje gdzieś na drugim końcu miasta i weź tego szukaj, no. Masakra. Jakby to była otwarta wioska albo otwarta polana, taka bez niczego, to zlokalizowanie ich byłoby mega proste, a tak to... No i jeszcze proszę Enderman tu. Dobra, kolejna fala się ładuje, także mam nadzieję, że teraz szybko pójdzie i będziemy mieli spokój. O, Linka, no to przygarniemy, jak już jest. Nie my to zrobiliśmy, ale jak już jest, to wiadomo, przygarniemy. Teraz znowu ich szukać, masakra. Gdzie jesteście? Tam, dobra. To idziemy do nich. Moi drodzy, ostatnia wiedźma na tej fali i już mamy chyba spokój, tylko... Dobra, już ją z łuku pociągniemy. Teraz trzeba się najeść. I można walczyć dalej i mam nadzieję, że to jest ostatnia fala. Bo o ile się nie mylę, to będzie już piąta. I chyba jest 5 fal. Ale nie jestem pewny, bo tak jak mówiłem, robię to pierwszy raz w życiu, także... Ekspertem nie jestem. No i jeszcze ten pan się tu napatoczył. No i gdzie teraz się panowie zespawnowali? Tutaj, na dole. O Boże, jest bestia z jeźdźcem. Okej. Moi drodzy, został ostatni. To jest chyba Evoker, o ile się nie mylę. Ała, 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 ała. Boże. Boże, jeszcze te gówniaki. O, dobra. Mamy totem nieumierania. Boże. Jak ich się pozbyć? Dobra, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Boże, te duszki są straszne. One znikną kiedyś. Trzeba je pokonać.
Dobra. Dobra. I ostatni. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra, mamy go. O, moi drodzy, pokonaliśmy, daliśmy radę. Wiktoria. Mamy Hero of the Village. Także mega spoko to wyszło. Tu. Dobra, Hero of the Village mamy. Mamy totem nieumierania, 24 szmaragdy, 6 banerów, 2 siodła z bestii. I w sumie to tyle. No trochę glowstone'a. Tak naprawdę nic ciekawego poza tym totemem nieumierania. No i jest noc, więc fajnie by było się jeszcze zdrzemnąć. Także dajcie mi chwilę, ja tu... Endermany. O, nienawidzę ich. Boże, czemu one tak to zostawiają? Niewychowane. Dobra, moi drodzy, prześpimy się w farmie kurczaków. Ach, masakra. Jakbym... Nie spodziewałem się tego najazdu. I tak naprawdę ten odcinek... O, mamy trochę tego mięska już. Ten odcinek jest totalnie na spontanie, bo... No nie byłem na to przygotowany, ja nawet nie planowałem, że spotkamy tych gówniaków i będziemy mieli ten efekt Bad Omen. Możemy też iść jeszcze zobaczyć sobie do naszej ekspiarki, jakie to zniżki będą. Albo, mam lepszy pomysł, idziemy zobaczyć, za ile będzie teraz mending. Moi drodzy, tak w międzyczasie myślę sobie, że fajnie by też było jeszcze zrobić tutaj mnóstwo golemów, bo jak widzieliście, miałem ogromny problem, żeby obronić tą wioskę, a właściwie to miasto. I golemy mega by to uprościły, mam wrażenie. Czemu ja nie zjadłem? O, zjadłem, dobra. Dzień dobry, panie. 27. Nie najgorzej, naprawdę nie najgorzej. Także możemy jeszcze tutaj się przejść, zobaczyć co ciekawego wiśniaki będą robić. O, dzień dobry. Jestem waszym wybawcą. Widzisz, jestem dobrym królem. No cóż, król musi dbać o swoich poddanych, tak jak ja muszę dbać o swoich widzów, także bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zostawcie też subskrypcję, to nie ominą was żadne odcinki. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! To oni mi właśnie rzucali... Nasionka? I sobie je wzięli? Ale złodzieje! To niektórzy wieśniacy wdzięczni rzucają mi nasiona, a inni je kradną.